Adam Kania prezentuje ćwiczenia techniczne ze szczególnym uwzględnieniem techniki padu bocznego, kształtującej nawyk interwencji, która pozwala na to, by nigdy nie tracić piłki z pola widzenia. Zasady tych ćwiczeń są zgodne z metodą 4x4. Wiadomą rzeczą jest, iż odpowiednią wagę musimy przykładać do poprawnego wykonywania tych ćwiczeń. Kolejne prezentowane ćwiczenia w dalszym ciągu mają ten sam cel. Do elementów techniki dołożone zostały takie cechy jak szybkość działania i reakcji, koordynacja wzrokowa i chwyt piłki, zarówno dolny, jak i w wyskoku. Zajmowanie pozycji względem rywala i piłki. Poruszanie się w bramce. Ocena sytuacji i szybkość działania. Bezwzględny atak na piłkę. Reakcja, refleks i odwaga. Kolejne ćwiczenia łączą w sobie wiele elementów.
Attack the ball. Angriff auf den Ball. Utok na miecz, attacco dalla palla. Attacqui della pole. Masambulizi ju jampira. Jak słyszymy, w wielu miejscach na świecie trenerzy przywiązują do tego zagadnienia szczególną wagę. My mówimy po prostu atak na piłkę. Zwracamy uwagę na skracanie drogi do piłki, na kształtowanie nawyku upadania w bok po skosie. Z atakiem na piłkę i niezawodnością poczynań na przedpolu własnej bramki wiąże się umiejętność percepcji, przewidywania i orientacji. Jeśli połączymy te zdolności z szybkością zachowań, możemy być spokojni o pewność bramkarzy pod bramką naszego zespołu. Po raz kolejny szybkość działań. Tym razem połączona z kształtowaniem umiejętności odczytywania zewnętrznych bodźców oraz zachowań partnerów i rywali. Naszą ideą jest wypracowanie tych cech przy jednoczesnej pamięci o bezwzględnym ataku na piłkę.
Trener z Finlandii zaproponował bramkarzom kolejne ćwiczenia z zakresu ataku na piłkę. Tym razem w sytuacjach meczowych. Z udziałem rywali oraz z presją, jaką wywierają na golkiperach. Ocena sytuacji, prawidłowe ustawienie, szybkie i trafne podjęcie decyzji to wszystko, o czym musimy pamiętać.
gra nogą. Nieodzowny element gry bramkarza w dzisiejszym futbolu. Krótkie i długie podania powinny być nieustannie trenowane przez wszystkich bramkarzy. Mamy nadzieję, że zasady ich poprawnego przeprowadzania są wyraźnie widoczne, chociaż widać, że ćwiczenia przeprowadzone przez Marka Dragosza nie są przez bramkarzy wykonywane idealnie. Elementy gry nogą, w pracę dolnych kończyn, możemy wpleść elementy koordynacji wzrokowo-ruchowej, które widać na ekranie, a także inne cechy motoryczne, które zobaczymy za chwilę.
Wszystkie elementy, o których mówiliśmy do tej pory, oczywiście musimy przenieść w strefę codziennej pracy bramkarza, przed pole bramki i w pole karne. Kolejne ćwiczenia są tego przykładem i łączą w sobie wiele z najważniejszych elementów gry goalkeepera. Szybki, zwinny, idealnie reagujący. Takiego chcemy mieć bramkarza w swoim zespole, takim bramkarzem chcemy być. Kształtujmy te cechy zarówno w formie zabaw, jak w obserwowanym przypadku, jak i w formie ćwiczeń w bramce, co zobaczycie za chwilę. Ćwiczenia łączą w sobie wiele elementów technicznych gry bramkarza. Możemy je modyfikować w określony sposób. Dla przykładu, teraz obserwujemy ćwiczenia zakończone piąstkowaniem, a przed chwilą bramkarze przenosili piłkę nad poprzeczką. W dalszym ciągu zbieramy w całość wiedzę nabytą przez bramkarzy. Percepcja i szybkość reakcji to także zachowanie przy wznowieniu gry i wyprowadzaniu szybkiego ataku. Pewność działania na własnym przedpolu, w określonej strefie, ustawienie względem piłki, szybkie i celne zagranie do partnera, reakcja na zachowanie napastnika rywali, komunikacja z własnymi obrońcami to cechy, które chcemy kształtować w obserwowanej fazie treningu.
W czasie treningu przelewamy litry potu. Nie oznacza to, że nie możemy wykonywać ćwiczeń z uśmiechem na twarzy. Prowokowanie śmiesznych zachowań zawsze pozwala na budowanie atmosfery i na wspólne przeżywanie treningu. Dzięki temu na pewno wszyscy będziemy mieli chęć na następne spotkanie.